Szanowni Państwo, 1939 rok. Polska staje się ofiarą dwóch totalitaryzmów. 1 września atakują nas Niemcy. 17 września Sowieci. Mimo wielu odmienności w działaniu tych okupantów, obaj byli bezwzględni i zbrodniczy. Zależało im na zniszczeniu, brutalnym zniszczeniu polskiego społeczeństwa. Na czele z jego tkanką intelektualną. Sowieci uderzyli w służby mundurowe. Zamordowali ponad 20 tysięcy polskich obywateli, wśród których znaleźli się oficerowie, podoficerowie, szeregowi Wojska Polskiego, częściowo w rezerwie, czyli wykonujący zawody naukowców, lekarzy, inżynierów, prawników, nauczycielów, urzędników państwowych, a także funkcjonariusze Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej i Służby Więziennej. Ich rozstrzeliwań dokonywano w ścisłej tajemnicy. Ofiary grzebano w masowych grobach. W Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Kalinina, w Piatichatkach na przedmieściu Charkowa, Bykowni koło Kijowa. Całokształt tej zbrodni dziś nazywamy zbrodnią katyńską. Jednak warto pamiętać o jej ogromnym zasięgu terytorialnym i ogromnym zasięgu liczebnym. Zwłaszcza, że kolejnymi ofiarami tej zbrodni stały się rodziny zamordowanych, deportowane w głąb Związku Sowieckiego, gdzie doświadczały piekła łagrów. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej obchodzimy w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Mimo iż ten mord szybko wyszedł na jaw, to dopiero w 1990 roku władze ZSRR przyznały, iż była to, cytując, jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu. Ale do dziś nie zostały zbadane wszystkie okoliczności tych wydarzeń. Podobnie jak sowieckiemu, niemieckiemu okupantowi również zależało na unicestwieniu Polaków. Nie tylko na polu militarnym. Dlatego już od pierwszych chwil zajęcia ziem polskich niszczyli polską edukację. Aresztowali nauczycieli, zamykali szkoły. Taki los spotkał również Ostrowski Liceum. W tym czasie w Komorowie u krewnych przebywała Teofila Ptaszyńska, doktor filozofii, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, nauczycielka w koedukacyjnym gimnazjum kupieckim w Grodnie. Bardzo chcę podziękować w ślad za tymi podziękowaniami pani dyrektor wszystkim osobom, które w to się zaangażowały. Instytucjonalnie rozpocznę oczywiście od Muzeum Dom Rodziny Pileckich, od pani dyrektor, od pana dyrektora, wszystkich pracowników. Wspomniany był pan Andrzej Mierzliński, bardzo serdecznie panu dziękuję, ale przecież jeszcze inne liczne osoby zaangażowane, może w mniejszym wymiarze, ale jednak. Jest jeszcze jeden bardzo taki pragmatyczny powód, dla którego powinniśmy w moim osobistym przekonaniu celebrować pamięć. To, czego jesteśmy świadkami na Ukrainie, ale do pewnego stopnia również pokojowej, na szczęście, Europie Zachodniej, myślę, że jest powodem do bardzo daleko idących korekt w naszym myśleniu o polityce. To, co dzieje się za sprawą Rosjan na wschodzie, właściwie trudno komentować, jeśli Międzynarodowy Trybunał uznaje prezydenta Rosji za zbrodniarza, to cóż tu więcej komentować? Ale przypomnijmy sobie, przecież
i prezydent Macron, i kanclerz Niemiec potwierdzają, że będą kontynuowali rozmowy. Czyż my musimy z tego wnioski wyciągać? W tym szczególnym miejscu, w którym wmurowana jest urna z ziemią katyńską, przywołujemy pamięć znanych i nieznanych żołnierzy polskich oraz funkcjonariuszy zamordowanych za wierność przysiędze złożonej ojczyźnie. Również dziś upamiętniamy męczeństwo naszych rodaków, ich prześladowania, aresztowania i deportacje za to, że byli Polakami. Do was wołam, obrońcy Kresów Wschodniej Rzeczypospolitej, zdradziecko napadnięci w dniu 17 września 1939 roku przez sowieckiego agresora. Wzywam polskich jeńców wojennych, aresztowanych po wkroczeniu do Polski Armii Czerwonej, którzy oddali swoje życie w imię miłości do ojczystego domu, w nadziei, że odrodzi się suwerenna i niepodległa Polska. Stańcie do apelu! Przywołuję oficerów Wojska Polskiego, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Więziennej i Straży Granicznej oraz innych organów państwa polskiego więzionych w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, którzy zostali zamordowani w Katyniu, Charkowie, Twerze i Kijowie oraz w innych nieznanych dotąd miejscach kaźni. Wołam wszystkich Polaków skazanych bez sądu i zamordowanych przez oprawców z NKWD w kwietniu 1940 roku za to, że byli elitą naszego narodu i przeszkodą na drodze zniewolenia ojczyzny. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią wycieńców!